Nasze społeczeństwo różni się z grubsza na krajowców i Europejczyków. Krajowcy z trudem wiążą koniec z końcem, Europejczykom przeważnie powodzi się doskonale. Jest jednak między nimi różnica. Krajowcy kochają swój kraj i chcieliby tutaj zostać na zawsze. Dla Europejczyka pobyt w Polsce jest po prostu nieznośny. Dlaczego więc wszyscy nie wyjeżdżają? Poranek Europejczyka. Wypił włoskie prosecco, wszak jest koneserem, zagryzł szynką hiszpańską i francuskim serem, obejrzawszy na plazmie garść niemieckich gadek, poklepał ukraińską gosposię w pośladek, włożył francuską kurtkę, brytyjskie galoty, odbezpieczył alarmy japońskiej Toyoty, jadąc do szwedzkiej firmy pod Starą Iwiczną, rzucił okiem na prasę. Tą polskojęzyczną. Wtem skręcając z impetem w dojazdową dróżkę, potrącił nieostrożną, tubylczą staruszkę. A uchodząc z policji, jak to miał w zwyczaju, klął. Nie da się wytrzymać w tym cholernym kraju.